Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Żegu, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić like, ale przede wszystkim wpaść na Twitcha, na tym zależałoby mi najbardziej. A na Twitchu co? Na Twitchu streamy, kto by się spodziewał. Chociaż można też tam wrzucać odcinki, no to myślę, że nie ma takiej osoby, która akurat na Twitchu by wrzucała odcinki, na przykład na YouTubie streamowała, chociaż nie no, jedna osoba musi być. Chociaż która by tak robiła, żeby na Twitchu wrzucała odcinki i zamiast streamować. Myślę, że jest jakiś chociaż jeden taki świr. No i co? My kontynuujemy sobie naszą przygodę. Dobór nienaturalny zdaje Lordowi relacje na temat Doris. No i udajemy się do naszego klubu. Zapomniałem, jak ten klub się nazywał. W każdym razie jest to elitarny klub, do którego należymy. Klub rządzących wampirów. Myślę, że pójdziemy sobie tędy i do tego klubu elegancko dojdziemy. Jeżeli chodzi o te bitwy, to zamierzam je skipować. I przede wszystkim najważniejsze, co musimy zrobić, kimnąć się w jakimś miejscu, bo w innym wypadku jest bardzo, bardzo ciężko. Musimy się udać do mojej kryjówki. Mamy 9685 punktów doświadczenia, które zamierzam wydać w dzisiejszym odcinku, najlepiej jak najszybciej, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jak pójdziemy prosto i gdzieś tutaj na prawo, to będziemy mieli tą kryjóweczkę, na której nam zależy, prawda? Mam nadzieję, że prawda, tylko nie wiem, czy z poziomu tej ulicy będę się w stanie do tej kryjówki dostać. Chyba może być ciężko, raczej wątpię, że to są te drzwi na przykład. Chociaż może? Aha. Tak o, do drzwi sobie wchodzę? I to jest moja kryjówka, czy jak? Co tu się dzieje? Gdzie ja kurwa jestem? Ty, a ty to kto jesteś? Czemu ja ci łażę po domu? Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Mój dom? Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Byłem u twojej starej, twoje życie w Londynie. Jak się czuje moja matka? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. No to zapomniałem o tym. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Avery Cork. Już tylko Avery opiekuje się Emmeline Reid, czyli naszą matką. A gdzie nasz stary? A to nasz stary jest, tak? I'm afraid Miss Reid is too frail for the moment. Nie. Recently she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. My nie wiemy, co z naszym ojcem. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seems spared by the epidemic. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Następna nowa wskazówka. Avery otrzymał solidną zapłatę, żeby do końca życia opiekować się rodziną Reidów. Czyli moją rodziną. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. Ja no, byliśmy na pogrzebie, chyba, nie? All I can say, is that we missed you a great deal during these difficult days. Chowaliśmy właściwie żywo Mary, ale co ja ci tam wariacie się będę opowiadał i tak byś nie uwierzył. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go.
and I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir, so my task is not over. Dobrze, służyłeś tej rodzinie? Zrozumiem, jeśli odejdziesz. Nie wiem, jaka jest różnica między tym a tym opcją dialogową. Powiedzmy, że zrozumiem, jeżeli odejdziesz. Considering the recent tragedies in this family, I'd understand if you want to leave or decide to serve another house. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Okay. You really think I don't take enough care of my mother, Avery? Już sobie wybierz trumnę, wariacie, bo dajesz mi 4000 punktów doświadczenia. Ząbki się samo otwierają w mojej gębie. Na tą pyszną tętnicę. Co zrobię, kiedy będzie koniec? To już nie jest mój dom, to tu jest mój dom, naprawdę nie wiem. Nie wiem. I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan. But you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Myślę, że nie ma to znaczenia. Trzeba się martwić o ciebie. Proste. Ma wszystko, czego potrzebuje. Nie możesz ściągać siebie na dół przez drugą osobę. Prosta piła. W skrócie, jebać staru. Dobra, pakujemy się. Czy możemy do środka, w sensie pakujemy się na górę i pogadamy sobie z nią. Z tego co rozumiem, ona jest tutaj w środku i z tego co rozumiem, to jest mój dom, tak? Czyli właśnie okradam samego siebie, jo? Chyba ta. Tu jeszcze coś mamy do podniesienia. Szylingi i smar. Czy ja będę w stanie tutaj spać i ewoluować? To jest moje pytanie. No wydaje mi się, że tak. Czy ja będę mógł chodzić po całym domu? Też wydaje mi się, że tak. Chociaż tutaj widzę, niekoniecznie jestem w stanie zajść. Otworzyć w ogóle tamte drzwi. Stary list. Tak jak wspomniałem ci kilka dni temu, być może będę zmuszona na parę miesięcy opuścić Anglię. Podczas mojej nieobecności, dopóki mój syn nie wróci do Londynu, chciałbym, żebyś jak najlepiej zaopiekował się naszym domem. Dopełniłem już formalności koniecznych, a 1908 rok. Twój najbardziej oddany przyjaciel. Czyli to jest nasz stary do niego napisał. Czyli się tutaj opiekował naszą rodzinką. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma do podniesienia. Kurwa, jaki wielką chałupę mamy. To jest starsza, możemy z nią pogadać. Czy ja mogę ją zabić? Tak z ciekawości tylko pytam, oczywiście. Dobra, zaraz z nią pogadamy. Ja bym chciał najpierw przede wszystkim się kimnąć, żeby przeewoluować. Tak mi się wydaje w miarę rozsądne. Status dzielnicy, skalę. Ty syf tej dzielnicy w sumie jest straszny. Tutaj możemy sobie uzupełnić amo, co zrobię de facto. Tu jestem w stanie wytworzyć różne rzeczy. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie wytworzyć. Na razie mamy tutaj odżywczą krew, która odblokuje mi surowice, przywraca 100 punktów krwi, a to mi odblokuje surowice na kolejny poziom i przywraca na 140 punktów krwi. 140 punktów krwi to chyba nie jest dużo, ale generalnie warto jest porobić te rzeczy, bo one są przydatne w trakcie walki, jak się skończą. Druga sprawa jest taka, pokaż tą szabelkę, poziom 4, prędkość ataku 10. Trochę gorsze niż to, co ja mam teraz, czyli tą porządną piłę chirurgiczną. Wytrzymałość 20, to samo, ale obrażenie no dużo większe, 140. Także jest naprawdę, naprawdę dużo. Plus możemy też ulepszyć na 210 obrażeń. Wydaje mi się, że no, że chyba to ulepszymy na 210. Jo, wydaje mi się, że... A to byłbym w stanie ulepszyć na najwyższy poziom? Też w sumie byłbym chyba. A nie starczyłoby mi fragmentów porządnego ufytu. Dobra, zróbmy tą szabelkę na 5 poziom. Będziemy ją używać, jeszcze tu możemy coś zrobić chyba. Nie mamy kawałka aluminium, ale może będziemy w stanie, no właśnie, roz tutaj przetworzyć nasze rzeczy, które mamy w eku, na takie kawałki aluminium i albo zwiększamy zadawane obrażenia o 10, albo przyjmij 2,5 punkta krwi po trafieniu. To jest beznadziejne. 2,5 punkta krwi to jest praktycznie nic.
Znaczy dosłownie to jest chyba nic. Więc załóżmy sobie tą szabelkę. To jest sprawa numer jeden. Druga sprawa jest taka, że warto by było chyba ulepszyć broń na kolejny poziom. My mamy broń na poziom trzeci, no to moglibyśmy na poziom czwarty sobie pyknąć. Jak najbardziej. No i tutaj prawie jesteśmy w stanie na poziom piąty. Tylko potrzebowalibyśmy fragmentu porządnego spustu, to kupimy na pewno, jak będziemy blisko jakiegoś sklepu. Kolejna sprawa jest taka, że musimy ulepszyć tutaj kołek. Jestem w stanie to zrobić. Cyk, to zróbmy. I nawet na piąty poziom, jak najbardziej. I albo 5 punktów ogłuszenia po trafieniu, albo przyjmij punkty krwi. No zdecydowanie tutaj bym zainwestował w dodaj 5 punktów. Poczekaj, jak... Nie, no nie mówię, że to tak działa, że jak ja na przykład tutaj ulepszyłem, to zmniejsza użycie energii i dalej to ulepszam, to przechodzi mi na następne tego. Oj, to się kombuje w ogóle. Kurwa, to nie wiedziałem w sumie. To bym, jakbym wiedział, to bym robił. Dobra, to weźmy, rozłożmy wszystkie te widelce, jakie mam. W ogóle to wszystko rozłożmy. Bo to właściwie to można w teorii sprzedać za jakiś pitos. Ale i tak nam są potrzebne te roztwory, jakieś nity, kodeinki, wszystko jest potrzebne. Fiolki do tworzenia tych mikstur, znaczy tych leczniczych rzeczy. Także poróbmy to. I co ja robiłem teraz? A, kołek chyba miałem ulepszyć, tak jo. 5 punktów trafienia po tak, pyk, i tu się kombuje. Dodaj 6 punktów ogłuszenia po trafieniu. Jo, dobra, to róbmy, nie? To wszystko, to tak sobie ten zajebiście kołek ulepszymy, przyjmij punkty krwi po trafieniu. To jest chyba beznadziejne, te punkty krwi. Zmniejsza użycie energii o 10. Fajne. Podoba mi się to. Zajebisty mamy kołeczek. I teraz tą szabelkę by się jeszcze przydało chyba ulepszyć. Tak mi się wydaje. 5-5. A tutaj ile by kosztowało to na przykład? 15-15. Czyli warto jest te pierwsze ulepszenia dodawać. Zmniejsza użycie energii o 10%. Jo, też możemy zrobić, czemu by nie. I kombujemy, nie? Więcej obrażeń. Oj, teraz będziemy porządnie, kurczę, zadawać obrażenia. W końcu. W końcu będziemy naprawdę siekać fajnie. To mi się podoba. Punkty krwi po trafieniu. Dobra, zróbmy, czemu by nie. Dobra, mamy szabelkę, jeszcze pompeczka by się przydało też ulepszyć. Zadawane obrażenie o 10%. Jo, jak najbardziej. Przede wszystkim te obrażenia by się przydało poulepszać. 582, dobra, że ja dopiero teraz już przy końcówce gierki odkryłem, że tu w ogóle można takie kombować rzeczy. Też ja taki dzbanów jestem czasem. Ja tak mam, że w ogóle w cyberpunka jak grałem, to przyszedłem tego. Z tego cyberpunka nawet nie ulepszałem z postaci, bo nie wiedziałem, że tam można ulepszyć postać. Ale tak nie wiem, ja tak mam, że jakoś jak mi gra za bardzo jasno nie powie, że tak mogę robić, to jakby mam wywalone w to. Albo nie będzie wystarczająco trudna, że będę musiał szukać rozwiązań. Stwórzmy przede wszystkim tak, środek na zmęczenie, anemię po jednym, przeziębienie, dobra. I teraz po dwa. Tutaj, tutaj, sepsa, cyk. Tutaj poulepszajmy, będziemy w stanie rozdawać. Przede wszystkim na zmęczenie, bo to jest dużo często. Ludzie są mocno zmęczeni tutaj. Przeziębienie też jest w miarę tanie, więc też możemy w sumie sporo tego zrobić. Cyk, tutaj już nas niestety na zapalenie nie stać. Ostrzeli na sepsa możemy jeszcze jeden zrobić. No i na zmęczenie i git. I myślę, że mamy wszystko gituwa. Możemy też w sumie dawkę surowicy zrobić, tak w razie czego, jakbym dostawał na dziurę. Tutaj nie mamy roztworu. Wytrzymałość. Przyspiesza wzrost wytrzymałości o 50%. No zróbmy jeden, w razie by była naprawdę jakaś ciężka walka. I teraz jeszcze postać sobie ulepszymy tak, jak będziemy... naszą postać po prostu wyewoluujmy. Czy jestem w stanie ulepszyć cień na wyższy poziom? Nie jestem. Mam 10 tysięcy punktów doświadczenia. Cienia nie jestem w stanie ulepszyć. Autografię jestem w stanie ulepszyć. Leczenie. Wymieniasz natychmiastowy wzrost poziomu zdrowia na szybszą regenerację. A tutaj wykorzystuję więcej krwi, aby natychmiast uzdrowić, uzyskać dodatkowe przyspieszenie regeneracji poziomu zdrowia. Okej, nie rozumiem. Wymieniasz zdrowia na szybszą regenerację. Ja bym chyba w to poszedł, szczerze mówiąc. Te 2000 punktów to kosztuje, to ja nie wiem w sumie, czy chcę na razie na to wydawać. Na pewno inaczej. Zastanówmy, co jest fajne i OP. OP są pazurki, także chciałbym pazury ulepszyć, to bez wątpliwości. Nauczyłeś się wykorzystywać swoją siłę pazurów i uderzysz przeciwnika, osiągając efekt ogłuszenia. To jest super.
Tniesz ciało ofiary tak głęboko, że teraz przy każdym uderzeniu otrzymujesz punkty krwi. Średnie, bo pewnie tych punktów krwi jest strasznie mało. To ja bym walnął ogłuszenia. To jest super, więc jak najbardziej to ulepszmy. Możemy jeszcze bardziej to dokoksić. Za 4500. Kurwa, no ulepszyłbym te pazury, bo są naprawdę dobre te pazurki. Nie wiem, czy jest jeszcze taka, oprócz cień, oprócz otchłani, to wydaje mi się, że pazury są najbardziej OP, tak szczerze mówiąc, i najchętniej bym je używał. Ulepszmy to, 4500, czemu by nie? Teraz mam jeszcze dwa koła, możemy ulepszyć stan zdrowia, sprawność fizyczną możemy ulepszyć. 1000 jak najbardziej, ale niby dużo, ale ulepszmy, bo wytrzymałość jest naprawdę ważna. Często brakuje mi tej wytrzymałości, także ulepszmy wytrzymałość, jakkolwiek głupio może by to nie wyglądało. Tylko wytrzymałość, ale naprawdę ona jest mi potrzebna, kiedy walczę i wymieniam ciosy, często tej wytrzymałości nie starcza. Kolejnej nocy pewnie się stan dzielnic zepsuł. Czy nie zepsuł się? Na pewno tej jednej dzielnicy się nie zepsuł, jak tam inne dzielnice. Krytyczny. Okej, tutaj stabilny, mimo tego, że wszyscy są kurwa chorzy. Tutaj jest krytyczny stan, a tutaj też stabilny. No jakoś się mega też nie zmieniają te stany. Tutaj coś mamy, niewielki klucz. Nie wiem, do jakiejś piwnicy, może do jakichś drzwi. Uzupełniajmy amunicję, mamy jej sporo w sumie. Pozbieranej, dobra. I co, czas chyba pogadać z matką. Tak jak powiedziałem. Nie wiem, czy ona tu będzie. Ona żyje? Ona jest w ogóle w środku? Gdzie ona jest? Świetnie, bo tutaj płakała, no nie? Nie, może gdzieś... O! Niewielki klucz, odblokowano drzwi. Znajdziemy tu coś ciekawego, może jakąś historię naszą. Historię lidów? Raidów? Redów? Jak my się w sumie nazywamy? Pierwszy list. Mój drogi ukochany Johnie, kiedy otrzymasz ten list, będziesz miał 35 lat, a mnie już dawno zabraknie. Trochę głupio się czuję pisząc słowa, których nie przeczytasz przez wiele lat, dlatego... Zastanawiałem się, jakich powinienem użyć słów. Aby ja zasłaniam, kurczę, za każdym razem pół tych listów, co? Ojciec, który zawsze będzie cię kochał. To do nas list. Przysięgę, że rodzina na to jest dla mnie wszystkim. Dobra, możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. Nie pamiętam, jak zawsze leżałem i patrzyłem w gwiazdy. Patrzyłem na spadające gwiazdy. Co ciekawe, zawsze myślałem, że spadające gwiazdy to komety, które lecą, a to są komety, które wlatują do naszej atmosfery, ale jednocześnie się spalają i nie uderzają w naszą planetę. Tak, z tego co kojarzę. Czyli to są małe obiekty, które lecą i one się zdążą wypalić, zanim spadną na Ziemię, nie? Atmosfera zdąży spalić te komety. Dobra. Gdzie jest moja matulka? Tu jest nasz sługa, nie? A moja mama? Ty, gdzie jest moja starsza? Tam? Tam widzę jakiś... A to mi się... Wydaje mi się, że tam jest tego. Ten skal. Ja bym chciał z mamą pogadać. Gdzieś tutaj powinna być, prawda? Powinna wypoczywać. Mieliśmy wtedy taką okazję. Skipnąłem ją. Chciałem ulepszyć naszą postać, ale myślałem, że będziemy mieli jeszcze okazję tutaj porozmawiać. Ale chyba właśnie, kurczę, niekoniecznie, bo nie widzę... A, jest! Mother. Good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? Możemy ją zabić? Tak z ciekawości tylko by dam. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. O, możemy ją... Ale to było dziwne. Wierzycie w Londynie? Mother, do you know what's been going on? Już dużo punktów mi nie da, więc... Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean, you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Czyż mojego starego tu chyba nie ma, nie? Have you returned to
Whitechapel Cemetery since Mary's funeral. I mam wrażenie, zaraz, że jak my ją zabijemy, to jej pomożemy tak naprawdę. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No. That can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames. Teraz w ogóle chyba w nas płynie jakaś inna krew w sumie, więc to nie jest w sumie nasza mama teraz. Mamy krew inną, tego wampira tak naprawdę. To jest nasz stary. Pogubiłem się, zostałem zaatakowany. Nie wiem. Tylko żeby zawału nie dostała. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. Wróć. Osobiste pytania. Potrzebujesz pomocy? Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can. Nieźle. I promise. Stepmother. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. Dziewczyna. What is her name? No, w sensie, is she vampirzyca, nie? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. Czyli ona wie, że my jesteśmy wampirami? I'd be glad to welcome her into my home. Czekaj, czyli ona wie, że jestem wampirem? Pokaż badanie lekarskie. Dobra. Osobiste pytania jeszcze tutaj. Jest taki ziomuś, co maluje, na przykład malował, mam talent, siurem obrazy. Jeszcze odwrotnie i potem obracam i wychodzi zajebisty obraz. Szef. Tylko gorzej, że masz jeden pędzel. Tylko o jednej grubości. To także ciężko jest ze szczegółami coś pewnie narysować. Obronię cię, narażam cię na niebezpieczeństwo. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Przekrwawionych my mamy, chłopie. Oczy, jakby ktoś nam tatuaż w tych oczach zrobił. Jak Popkowi. Że na czerwono. Ty, ale musi to... Ty, można taki tatuaż sobie zrobić. Ale to by dziwnie wyglądało tak na co dzień. Jeszcze jakbyś miał niebieskie oczy, to już w ogóle nie. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Mary nie żyje, nie jestem martwy. But I'm not dead, Mother. I'm really here. A ona myśli, że w takim sensie jestem martwy. Trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you. As pale as my Mary. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time. Okay. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny.
But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found me. Jak dobra zabawa w sumie. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. Jak coś pomysłowego na pewno, nie? Czy właśnie wysyłasz i że ktoś ci wysłał i myślisz zagadkę? W sumie fajne, ty. Zajebiste. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about it. Nie no, pewnie tam będzie 50 szylingów, kurczę, i zegareczek. Pierwsze takie szukanie tego. Myślę, że musimy udać się do naszego klubu. Będzie wracane, spokojnie, a tu mam klub przed sobą. Ja w ogóle nie wiedziałem, że my jesteśmy tacy bogaci. Znaczy widziałem po naszym ubiorze, że jesteśmy w miarę eleganccy, że tak powiem, ale nie sądziłem, że aż tak. Klub jest gdzie? Tutaj w prawo, nie? Tak jest. Bardzo blisko mamy nasz dom i tego, i ten klub. Faktycznie koło tego klubu mieszkaliśmy. Pamiętaj o zmysłach w wampirach, kiedy szukasz któregoś mieszkańca. Właśnie nie rozumiem, o co chodzi z tym, kiedy szukam jakiegoś mieszkańca. Ani razu nie miałem okazji szukać mieszkańca. Nie wiem, o co chodzi tutaj z tą podpowiedzią, ale że widzę ją któryś raz. Te podpowiedzi w ogóle są do kitu jakieś. Mogliby coś o świecie napisać. Na przykład wampiry rodzą się, bla bla bla. Tak jakbyś na pewno zapomniał, albo coś takie. Lady Ashburg. Ona tutaj chyba nie powinna być, mi się wydaje, co jest. Elizabeth. What are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Tak, szczerze mówiąc, to coś mi tu śmierdzi. Ja mam wrażenie, że to nie będzie taka łatwa. Że to nie będzie takie łatwe, że ona mi ostatecznie wbije tak naprawdę, kurczę, nóż w plecy, nie? Własna łódź i mogę odpłynąć, kiedy tylko zechcę. Okej. Okay. Myślę, że nieważne co w sumie myślę. Z tobą? Z tobą mam porozmawiać. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. I miała jakaś tego zmutowana. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Jestem tylko lekarzem, wciąż jednak pozostało wiele pytań. But some questions remain. The important thing is we won a major battle for the survival of London. For that we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the nawet nie odpoczęłem. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Nie mogę, nie jestem pewien, jak sobie życzysz. Nie wiem, kto to jest. Każdy nie mogę tak podglądnąć chyba. A mogę! Jak on się nazywał? Czekaj, ja tu zobaczę, jak on się nazywał. Every Crock. Dobra, zaraz tu popatrzę na te postacie. A, to ten ziomuś, to jest ten najbogatszy człowiek tutaj. Czemu by nie chyba, nie? As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done,
I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Kill kapitan. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Jo, no właśnie. Why Aloysius? Proszę, że to nie wyjdzie nam, szczerze mówiąc. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. A, bo my mamy dobrą krew, dlatego. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? Właśnie samica w klubie? Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Okay. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. No dobra, no. Chyba nie mam innej opcji. Lord Redgrave. Okej, to wszystko. Doszli do wejścia, okej. A to w ogóle wcześniej miałem taką opcję, twoje słowo jest dla mnie rozkazem, a teraz widzę, nie miałem. Idziesz za mną? Chyba idziesz. Are you alright, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Do dupy, chyba generalnie. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? No. I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage. So? Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Rada na temat. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. Jebać biedaku. Szlachta nie pracuje. Already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor soul survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your murder, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? A to nie, to jeżeli on jest słaby, to nie możemy go po prostu. Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Okay. W sumie, jakie to ma znaczenie? What would happen if I made Dawson an Echon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control,
like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Generalnie chyba ma trochę racji w sumie, chłop chciał zbudować mur i tak dalej, coś nie popieram chyba tego takiego zachowania. Łączmy, a nie dzielmy, prosta piła. Handlarze mogą różnie wyceniać swoje towary zależnie od stanu statusu dzielnicy. To jest na przykład dobra podpowiedź pierwsza. That's why Dawson wants me to sire him. Pytanie, czy będziemy mogli odmówić. Na razie mówiłem, że oczywiście tak, wszystko będzie cacy, odmienimy, nie ma sprawy, ale szczerze mówiąc to nie wiem, czy ja chcę to robić. Czy ja tędy dojdę tam, gdzie ja chcę dojść? No właśnie chyba średnio, szczerze mówiąc, to jest jakiś park albo coś takiego. Myślałem, że to po prostu jego wielka posiadłość po środku Londynu. Ale chyba niekoniecznie. Łowcy, czy ja chcę z nim walczyć? Niekoniecznie, za to zajebiście mamy dużo tego. Wytrzymałości tak de facto i swoją drogą. Mega duży pasek i zdrowia też mamy w sumie całkiem sporo. Krwi mamy całkiem mało. Ale chyba tego paska krwi to nie za bardzo da się jakby zwiększyć. I gdzieś tutaj jest ten jego dom, tak? Czy dobrze gmina jakoś tak? 5 metrów. I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. O kurde, no inny sposób, żeby się tam dostać. Nie, no nie będę szedł inną dzielnicą, nie. Chyba zgłupiliście, ale tutaj mam zaznaczone, dobra. Już myślałem, że muszę iść na Whitechapel i tędy przechodzić, nie? To bym chyba skosił. Z dachu. Znajdź wejście do rezydencji, znajdź przejście omijające palisadę kwarantanny. Dobra. Czyli do parku tak czy siak musimy się udać, jo? Chyba jo. Dobra, no pewnie jesteśmy wampirem, jakie sobie tutaj przeskoczymy, jo? Pewnie jo. Dobra, zobaczmy, czy moja wytrzymałość się na coś przyda. Tyk. Aha. No to już znam, widzę odpowiedź. Warto było inwestować. No, w takie gówno. Pokaż moje... bazurki oddają. 29 poziomy? Kurczę, dobrze, że pazury dużo biją chociaż. 300, no. Pazury są spoko. A pokaż kołek. A on ma teraz bloka, poczekaj. Pokaż kołek, pyk. Dwa ciosy, piękna sprawa. Na 29 poziomie. Elegancko i dużo krwi w ogóle absorbujemy od tych ziomków, także to też jest zajebiste. I szybki jest reset tych pazurów. Jedna sekunda praktycznie jest reset. Mogę cały czas nimi spamić. Także to też jest zajebiste. Dobra, chyba tędy, nie? Jakoś przejdziemy, tak mi się wydaje. 22 metry zaznaczone niby na mapie. Tutaj się coś świeci, krew jakaś. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Które przejście? Tędy? A, że tędy po prostu. Normalnie ulicą, jo? Chyba tak. Pozbierajmy, co tutaj jest do pozbierania. Nieźle. Chłopca mi mówi, że jestem głupim, świeżo urodzonym. Chłopca jeszcze nie wie, nie? On nie wie. Dobra. On nie wie. Uniki. Chodź tu. Pyk kołeczek, pyk kołeczek, pyk kołeczek wampira. I od razu kombo całe. Pyk. Czwóreczka. Chodź tu, wariacie. Jo, cię kryńca, ale ty jesteś słabiak, nie? Siema, jak tam stary kim był? Kalem? Ale pociski, wampirze. Dobra, i możemy użyć na niego piątkę i w sumie to wystarczy chyba. Dwa? A, średnio. Trzeba dobić tymi pazurami. W sumie nie za dużo dodaje damage'u powoli ten cień. Na początku był naprawdę OP, bo on one-shotował praktycznie każdego ziomka, ale tym dalej w las, tym coraz ciężej. Tędy jakoś przejdę? Chyba tak, dostaniemy się do tej rezydencji. On nie powinien nas jakoś wpuścić albo coś takiego? Podobno czeka na nas, to nie jest tak, że my musimy się jakoś tutaj włamywać. Powinniśmy dostać instrukcję, jak tam wejść.
skoro ziomo na nas czeka. Kanały? Oj, nie wiem, czy jestem w dobrym miejscu, to szczerze mówiąc. Może, może tymi kanałami jednak. Nie wiem, biegnę przed siebie. Nie będzie tu sporo skali, ale skipujemy je, chyba skipujemy. Tutaj chyba nie, po prostu przed siebie. Nie chce mi się walczyć teraz ze skalami. Tutaj jest coś do przeszukania. Drzwi są zamknięte z tej strony, oczywiście. Zagadki, co? Czy nie, czy będę mógł... O kurwa, co jest grane? I odsiekrynca, nowy wampir jakiś. Tego jeszcze nie spotkaliśmy, od razu taka bitwa? Czemu on mnie atakuje? Swoją drogą. Mnie w ogóle nie znasz, wariacie. Już mnie chcesz zabić? Czemuż tak? O kurwa, no oni są ciężcy niestety. Dobra, może spróbujemy go zwanshotować, znaczy zwanshotować, powalić, w sensie ogłuszyć. Odzyskać trochę krwi, no i będziemy spamować chyba pazurkami, tak mi się wydaje, że to jest najlepsze, bo sporo te pazury zadają damage'a. 300. No, raczej powinniśmy się go pozbyć. Pyk, tutaj też trochę zadaje tak damage'a, ta umiejętność, nie wiem ile krwi. Nie wiem, która umiejętność jest tak najbardziej opłacalna, czyli najmniej krwi zużywa i oczywiście najwięcej daje damage'a. Nie wiem, to w ogóle śledź jakiś jest, nie? Tak de facto. 500 w ogóle z ugryzienia dodaje. Dużo. Czekamy na ulta. No ale gościu i tak jest powalony, nie? Weźmy, spróbujmy użyć tego. No właśnie, naszej strzelby kochanej. Czekaj. O kurczę, ładuj. Ała. W sumie nic mu nie robi ta strzelba. Ta strzelba do kitu w sumie. Chyba że ja go nie trafiam. Nie, no nic mu nie robi ta strzelba. A, bo on ma odporności zajebiste na te... na strzelby. Dobra, to kołeczek w takim razie. Tak, trzeba to ręcznie załatwić. Obie tanki. Wielkim skurczybykiem. Dobra, i piąteczka oczywiście. No i spamujemy, nie? Chcę zadawać mu tutaj damage. Mało mu to zadaje, znaczy 1000 zawsze to 1000, nie? Damage jakieś. Uleczmy się, żeby tutaj być pewni. Pewni tego, że nie zginiemy zaraz. Mało w sumie się leczę. Nie ulepszyłem tej umiejętności. I pazurki. Spam pazurków. Gitowa powinna być. On ma też sporą odporność na krew, na to, na to jakby absorpcję krwi. A ja w ogóle za każdym razem, kiedy uderzam faktycznie, kiedy uderzam moją piłą, czy czym ja tam w sumie biję, czym ja biję? No właśnie, czemu ja biję piłą? Przecież ja mam lepsze chyba tego. Kurwa. Ja mam chyba jakiś toporek przy sobie, czy coś takiego. Nie? Czy nie? Czy ja w ogóle używam dobrej strzelby? Tej złotej? My tam poulepszaliśmy różne rzeczy, ale... A, ja szabelki miałem używać, a ja macham przecież chłopy tym. Piłą. Taką zajebistą szabelkę mamy, zapomniałem kompletnie o tym, żeby to podmienić, no pewnie, że tak. No oczywiście, że tak, oczywiście, że zakładamy szabelkę. I tutaj mamy strzelba Miltona, no i kołek, to akurat się zgadza. Tutaj możemy podmienić na to. I tu damy sobie oczywiście to. No i tu, jeżeli chodzi o moce, to mam to, co chcę. I tu są pasywne moje umiejętności, to też mam je ulepszone. Dobra, drugie starcie, spróbujmy. Nie ma co montować ani wycinać. Wydaje mi się, że teraz będzie dużo, dużo łatwiej go pokonać. Pytanie też, co on tutaj robi w ogóle w tych kanałach. Jakby nie ogarniam, dlaczego jakiś chłop mnie atakuje w tych kanałach. Strasznie wkurwiony jest. Bo wtedy pamiętam, że nas zaatakował tamten chłop, no bo mu wbiliśmy w tego, nie? W interesy, że tak powiem, a teraz? Chyba powinien służyć temu klubowi, nie? Ja jestem tu wysłany przez klub, także powinien mnie respektować wręcz, bym powiedział. Ja jestem w ogóle członkiem tego klubu, także on powinien mi tutaj szacunek składać, tak mi się wydaje.
I nie wiem, czy teraz warto jest kołkiem machać, czy po prostu mu damage dodawać szabelką. Chyba szabelka w ruch i bijemy po prostu. Raz na jakiś czas jakieś pazurki. I w sumie tyle. I tą szabelką powinniśmy go pokonać. Ała, kurwa, nie mam tego. Szybko te użyj. Użyj te i użyj G i użyj leczenia. Dobra. Jest git. Plecki. Dodżyk. Dwa cioski. Dodżyk. Dwa cioski. Ty, ja mu w sumie mogę chyba wspomóc, to on nawet nie będzie w stanie użyć już żadnej umiejętności. Tego co widzę. Strasznie szybka ta szabelka. Jedną umiejętność był w stanie użyć. Dodż oczywiście. Leczonko. Duża absorpcja krwi mamy z tego, że machamy tą szabelką. Jakoś powalona chyba jest ta absorpcja krwi. Patrzcie ile krwi sobie tego uzupełnia. Mega duża, kurwa, żeby nie zginął tylko. Zawsze w razie czego jestem w stanie też uciec z tymi pazurami. Muszę o tym pamiętać. Że pazurami jestem w stanie taki odskok zrobić, że tak powiem. Nie no, powalona jest ta szabla, nie? Zajebista broń ogólnie. Teraz to mam szansę z każdym, chyba mi się wydaje. I mega szybko też bije, nie? Że on w stanie praktycznie nic nie zrobić, jak ja mu spamuję tymi umiejętnościami, nie? Piąteczka. Oj. Trochę mi jebnął. Ulecz się. Dobra. I uniczki. Nie ma co też forsować tego wszystkiego. Przede wszystkim leczenie. Zajebista broń ogólnie, fest. Zajebista, nie wiem skąd mamy tą broń, nie pamiętam. A, o tej lady coś tam. Wściekłość wulkodów. Nie dajcie się zmylić rozmiarom wulkoda. To potężne skurczybyki poruszają się równie szybko co wszystkie pijawki i mogą zostać unicestwione w ten sam sposób. Przez przybicie ich gnijących zwłok do ziemi i ścięcie im łbów. Ja chyba poradziłem sobie trochę w inny sposób, nie wiem w sumie. Ja go zabijam na zawsze, czy jak to działa? On po prostu będzie tu leżał nieprzytomny. Jesteśmy zabity na chwilę, ale zaraz się zregeneruje, nie wiem. Dobra, idźmy dalej. Musimy przemienić naszego zioma. Zajebista broń, de facto. Jeszcze 5 razy to powtórzę, naprawdę z OP. Prosto, czy w prawo musimy iść? Wydaje mi się, że tutaj. 33 metry do misji. Tutaj jakoś w lewo i powinniśmy chyba być. Czy nie? Czy to jest jakaś inna droga? A, wróciliśmy się tam, gdzie byliśmy, no. To jednak do kitu droga. O, tutaj ktoś jest martwy. Siąca, masz przy sobie. Zabrudzony list. Nazywam się Robert. Pozdrawiam Roberta. jeśli czytasz ten list, kimkolwiek jesteś, pomóż mi proszę. Już pomagam ci, wariacie, no. Możecie sobie tutaj przeczytać. Okej, okay, mamy jakąś nową wskazówkę o postaci, której na razie za dużo nie wiem, chyba. Jeszcze nie spotkałem tej Luizy, tak mi się wydaje. Może spotkałem, ale nie pamiętam, ale wątpię, raczej chyba nie spotkaliśmy Luizy. No i znowu zabawa tymi. Zabawa kołami. Musimy się dostać na górę, także chyba nie musimy tutaj wody opuszczać. Musimy po prostu jakoś tam wejść. Zaraz to rozkminię, mam ze 200 IQ co najmniej. Tu jest zamknięte i tu jest zamknięte, no czyli dupa. Czyli co w sumie? Tu możemy wejść? Też nie mogę. Tutaj mogę wejść. Też nie mogę. Okej, to się podnosi poziom wody, spoko. A i się teraz odblokowała chyba jakaś brama, tak? Okej, czyli... Albo i nie. Albo zablokowała się jakaś brama. Dobra, generalnie musimy podnieść tego, poziom wody. Do chyba takiego poziomu, jaki jest teraz. Żeby przejść na drugą stronę. Dobra, na drugiej stronie znajdziemy co? W sumie. Nico, po co ja tu przyszedłem? Kurwa, nic nie ma. Skrzynka jest jakaś. Nie, to coś mi tu śmierdzi, waria. Oj. Ty, co się dzieje? Jaki ganka dostałem? Czemu mnie zaatakowały nagle te potwory? Skalę, w sensie. Nie, żeby mnie to jakoś martwiły, no bo to są tak zwane, kurczę, śledzie, nie?
na takiego wampira już ulepszonego jak ja, to są śledziki. Ale pytanie, czemu mnie zaatakowały w sumie? Strasznie dużo tutaj tych skalów. Dobra, pokonajmy ich, raczej nie powinno być to problemem. Super jest to, że ja mam taką absorpcję krwi na tym mieczu, że generalnie mogę spamować praktycznie cały czas tymi pazurami, cały czas atakować ich i nie muszę używać praktycznie w ogóle kołka do tego, żeby tutaj pozyskiwać krew od nich. No kurwa, no muszę jakoś na górę wejść, tylko nie mam zielonego pojęcia jak. Poczekaj, może otwórzmy tutaj i stąd będę się jakoś w stanie teleportować. Jestem wampirem w końcu, nie? Nie jestem się w stanie tu teleportować? Tak, mam kurwa tam wejść. Jeszcze wyżej tą wodę podnieść? Tutaj też nie jestem w stanie wejść. Tu jest jakaś skrzynka, nie wiem, był tu jakiś klucz może czy coś? Może tu jestem w stanie nacisnąć coś? Też niekoniecznie. Chyba tam musimy iść do przodu. Mam nadzieję, że mi się drzwi odblokują. Nie no, są zablokowane teraz drzwi. Na czerwono są, czyli nie będę ich w stanie generalnie otworzyć. Nie, to nie rozumiem to szczerze mówiąc o co chodzi. Bo widzę, że tam się drzwi odblokowały, ale... No i po 300 IQ, nie? Mój umysł nie daje rady, nie? Chyba, że musimy się cofnąć. No to jest z powrotem, to wszystko zalewam. Nie wiem. Wydaje mi się, że tam musimy się udać, ale dopiero teraz mi się odblokowują te drzwi. I to przejście, a stąd nie mogę się nigdzie tutaj tepnąć, z tego co widzę. Nie mogę nigdzie wejść, nie mogę nigdzie nic zrobić praktycznie. Może to nie jest to miejsce, do którego miałem się ostatecznie udać. Nie wiem. Dobra, cofnijmy się jeszcze trochę i zobaczmy. Zresztą mamy już 50 minut, to w sumie ja to może rozkminię poza odcinkiem, a my widzimy się jutro, co? Trochę chyba tutaj w tych kanałach spędzę, mam wrażenie. Bo chyba to nie jest właściwa droga. Znajdę przejście i widzimy się już bezpośrednio w domu tego ziomka, bo tutaj będzie pewnie zwykłe takie czyszczenie tych mobów. Tych skalów i jakieś zwykłe walki będą. No i pewnie tam u tego ziomka będzie dużo bardziej ciekawy, bo będziemy mieli pewnie decyzję do podjęcia, czego przemieniamy, czego ostatecznie nie przemieniamy. No zresztą zobaczycie w następnym odcinku jutro godzina 14 albo 16. No i co? Wpadajcie na Twitcha godzina 20. Do jutra. Cześć.